Miałem poprzestać na jednym nagraniu, a nie poprzestanę. Może to puszczę później jako osobny vlog. Wiecie, jak może wyglądać takie zajeżdżone dziecko? Mówią, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. Tylko ile cierpień trzeba będzie przejść, być może niepotrzebnych, to jedna ofiara takiego podejścia wie. Na przykład dzisiaj mnie uderzyło, że biorę odpowiedzialność za wszystko, co mijam. Dosłownie za każdy przedmiot. Mijam ławkę, o Boże, zaniedbana, co mi teraz zrobią za to. Mijam drzewo, o Boże, zarysowana kora. Ciekawe, czy będę miał grubą awanturę. Mijam ptaka, o Boże, czy właściwie zaobrączkowany, czy nic mu nie jest. Jak ja się wytłumaczę, jeśli coś z nim jest nie tak. Przypomina mi się takie zdarzenie z przedszkola, które przypomniało mi się już jakiś czas temu, ale wydaje mi się znaczące. Siedzimy sobie po turecku. Pani wyszła, każąc nam się nie kręcić i siedzieć grzecznie w przedszkole. Ja jestem tak nauczony, zastraszony, że jak nie będę grzeczny, nie będę słuchać poleceń pani, to będzie coś strasznego, że jak z nudów się za mocno przeciągnę albo przegnę w jakiś jeden lub drugi bok, to już mam wyrzuty sumienia. Już nie wiem, czy może powinienem się przyznać, jak pani wróci, że byłem niegrzeczny. A jak, nie daj Boże, oderwałem któryś półdupek od podłogi, to już w ogóle na pewno powinienem się przyznać. Uformalnie nie siedziałem cały czas. Pamiętam, że co najmniej raz miałem taką silną rozkminę, ale nie doniosłem sam na siebie. Nie doniosłem z prostego powodu, ponieważ uznałem, że nikt i tak nie doceni tego, że się przyznam. Zapamiętałem sobie, że mój rodzic, który kładł taki nacisk na posłuszeństwo, nie docenił tego, że ja się przyznam sam z siebie. Właśnie to sławetne, nic mnie nie obchodzi. Jak mogłeś? Nic mnie nie obchodzi, byłeś niegrzeczny. Jak mogłeś? Właśnie, spaliłem trochę historię. Ponieważ o ile, jak się zastanawiałem, sama pani przedszkolanka raczej nie spodziewałem się, że mnie jakoś szczególnie ukara, ale mogła zrobić jedną straszliwą rzecz. Powiedzieć rodzicowi. A na to, na takie ryzyko, nie potrafiłem się odważyć mimo wyrzutów sumienia. Rozumiecie? Wyrzuty sumienia bzdurne same w sobie. I jeszcze motywacja, żeby zachować wszystko dla siebie i dusić w sobie. Chyba jeszcze gorsze. Także wasze niegrzeczne, niedobre, kłamliwe dziecko być może po prostu próbuje przeżyć pod istną prasą hydrauliczną waszych wymagań, waszych zaburzeń. I wam się może wydawać, że jesteście honi dla dziecka, że mu przychylacie nieba, ale jeżeli nie trafiacie w jego prawdziwe potrzeby, to to jest bez znaczenia, a może nawet przeciwnie. Może być bardzo szkodliwe. Może być wręcz rodzajem przemocy. Polecam. Po prostu spokój, konsekwencja. Liczni specjaliści mówią, tak mi się wydaje, i mają rację w tym, że dziecko przede wszystkim potrzebuje stabilności. Nie frykasów. Nie luksusów. Nie ciepłego ubrania co dzień. Nieobfitych i regularnych posiłków, chociaż to też się przyda. Ale nie zawsze. Czasem pewna odmiana jest dobra, nawet w tym względzie. Czasami fajnie jest zmarznąć, czasami fajnie jest się przegłodzić. To wszystko nas rozwija. To są właśnie te rzeczy, co nas nie zabije, to nas wzmocni. To można by bezpiecznie stosować. Natomiast opiekun, który raz jest miły, raz agresywny, nigdy nie wiadomo, co mu do łba strzeli, albo po prostu jest przygłuchy na prawdziwe potrzeby, bo jest zbyt zajęty pedałowaniem, zbyt zajęty
usługiwaniem i robieniem tych rzeczy, niby wszystko dla dziecka, ale tak naprawdę dziecku niepotrzebnych. To jest problem. Pamiętajcie, im więcej robimy, tym mniej myślimy. I vice versa. To jest ograniczenie fizjologicznie naszych mózgów, tego się nie przeskoczy. Im więcej robisz, drogi rodzicu, tym mniej powinieneś być z tego dumny, tylko raz na jakiś czas się weź zatrzymaj i oceń, czy to, co robisz, jest sensowne. Żeby nie było tak, ja nieraz widziałem, widuję, że jak się próbuje komuś takiemu zwrócić uwagę, to jest wielki foch, że on przecież tyle robi i nikt tego nie docenia, zamiast tego jest narzekanie. Podwójna tragedia. Dwie osoby się męczą i czują się niezrozumiane i zaniedbane i obie mają pretensje. Oto do drugiej strony.